Dzień dobry. W tym filmie pokażę nowości w oklejnowaniu, jakie zostały zaprezentowane w Tech Lab firmy SCM Group w Tien. O nowych oklejniarkach opowiedział mi Fabio Czernoja oraz Marcin Bereżewski. Na koniec filmu o rozwiązaniach związanych z oprogramowaniem raportującym oraz zdalnym serwisem opowiedzą Giada Donati oraz Valentina Giampaolo. Zapraszam. Okazją do zorganizowania przez firmę SCM wydarzenia pod hasłem On the Leading Edge Bending było zakończenie inwestycji związanej z rozbudową przestrzeni produkcyjnej, która została powiększona o ponad 1/3 i obecnie zajmuje 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdujące się w Tien centrum technologiczne firmy SCM jest największym tego typu miejscem we Włoszech dedykowanym dla technologii oklejnowania. Wielkość Tech Labu przekłada się na lepszą obsługę klientów, którzy wraz z dostępem do technologii SCM otrzymują możliwość przetestowania najlepszych rozwiązań do oklejania krawędzi. Szczegółowe testy można przeprowadzać wykorzystując własne płyty, obrzeża oraz kleje. A wszystko to przy wsparciu technologów SCM. Technologie oklejnowania są wciąż udoskonalane i rozwijane. Odpowiedzią SCM na coraz większe wymagania rynku są zaprezentowane w Tien oklejniarki modułowe, które można dostosować praktycznie do każdej produkcji. Na hali produkcyjnej mogliśmy zobaczyć urządzenia z serii Stefani Cell H, Cell E oraz Stefani Shape Technology. Jak twierdzi producent, jest to najlepsza oklejniarka do soft formingu o każdym profilu. The leading edge bending is an event focused on. Jest to wydarzenie skoncentrowane na elastycznych rozwiązaniach związanych z oklejnowaniem, na którym prezentujemy nowe rozwiązania Batch One. Zaprezentowana oklejniarka Stefani Cell E. Jest to rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dedykowana do obrzeży prostych z bardzo dobrą wydajnością. Stefani Cell H oraz H+ są przeznaczone do zakładów o wielkości produkcji na poziomie przemysłowym. Cechują się szybkim dostosowaniem produkcji zarówno dla partii z pojedynczymi formatkami, jak i dla średnich standardowych partii. Linia ta jest dostępna również z możliwością zautomatyzowania załadunku i rozładunku poprzez roboty. Kolejnym tematem wydarzenia jest oklejnowanie powierzchni kształtowej. SCM jest liderem w tego typu rozwiązaniach. Nasze rozwiązania umożliwiają niemal nieograniczoną kreatywność producentów mebli, dając szansę na produkcję elementów o nietypowych kształtach. It is a way to produce bars or panels. Specific type of applications are very. Tego typu produkcja jest bardzo powszechna w Polsce. Mamy dużo zapytań i sprzedajemy dużo tego typu maszyn do formaty kształtowych i do produkcji drzwi. Jedna z maszyn dzisiaj prezentowanych jest przygotowana dla polskiego klienta. Jest to oklejniarka wielomodułowa dla formatek kształtowych z nowym rozwiązaniem G-Side do oklejnowania skomplikowanych profili w sposób automatyczny. Na koniec Fabio Czernoja podkreślił, że rynek polski jest bardzo ważny dla SCM, a rozwiązania Stefani są bardzo popularne na naszym rynku. SCM with Stefani Solutions, I would say it is very, 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 very common and popular in Poland. So. We are working very, very, very often with the Polish customers. Thank you very much. You're welcome. Po centrum technologicznym oprowadził mnie Marcin Bereżewski, który pokazał mi, czym jest soft forming. Czyli uchwyty i oklejanie. Szuflady, pochwyty, jakiekolwiek meble, no, to jest, robi się trend. Okay. Zaraz więcej zapytań, czy to robisz. To musimy. Tą krawędź musimy zaoklejnować. Ona jest przefrezowana i zaoklejnowana. Oraz wyjaśnił, jak działają poszczególne moduły linii oklejnowania Stefani Serii One. Oklejniarka ta to zautomatyzowana linia od zarządzania całym cyklem produkcji aż po produkt finalny. Stefani One jest wyposażona w czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację zamówienia wraz z takimi informacjami jak które obrzeża mają zostać wykorzystane i które boki mają zostać oklejnowane. Oklejniarkę można wyposażyć w magazynek zawierający od 6 do 24 wersji obrzeży. Wydajność takiej linii produkcyjnej to od 600 do 1200 formatek na zmianę przy założeniu czasu pracy rzędu 400 minut.
Digital services opowiedziała mi dziada Donata. Digital services are the way through Digital services to usługa elektroniczna skierowana do klientów, którzy zakupili maszynę z firmy SCM. System wykorzystuje IoT, inaczej Internet Rzeczy. Na czym dokładnie polega działanie IoT? Jest to oprogramowanie, które zbiera dane z maszyn, przechowuje je w chmurze i jest analizowane przez technologów z SCM, którzy później mogą podpowiedzieć, w jaki sposób w konkretnym przypadku zwiększyć produktywność, zmniejszyć czasy postoju maszyny, powodowane przez alarmy czy błędy. Dodatkowo system daje możliwość podglądu raportów działania maszyny w formie statystyk i grafik, które mogą być wykorzystane przez menadżerów firmy. The data of the machine through the management, through reportistics and graphics. Inną drogą pozwalającą SCM być blisko klienta jest usługa SmartTech. W jej ramach klient wyposażany jest w urządzenie, rodzaj okularów z kamerą, które może założyć operator maszyny, jeśli potrzebuje wsparcia technicznego. Technolog SCM dzięki przesyłanemu online obrazowi widzi to samo co operator. Może więc podpowiedzieć, co zrobić, czy pokazać na przykład dokumenty, które pozwolą rozwiązać problem zdalnie. Valentina Giampaolo zademonstrowała mi, jak działa to urządzenie. Załóżmy, że jestem operatorem maszyny i mam problem z jej przestojem. Łączę się bezpośrednio z serwisantem w siedzibie SCM. Dzięki kamerze i sterowaniu głosowemu mam możliwość wysyłania np. zdjęcia do serwisanta bez angażowania rąk. A więc w tym samym czasie mogę wykonywać jakieś czynności. Urządzenie jest wyposażone w słuchawkę redukującą dźwięki z otoczenia, dzięki czemu można prowadzić rozmowy w dużym hałasie. Jak mogłem się przekonać na tej demonstracji, jest to proste rozwiązanie pozwalające na szybkie rozwiązanie problemów bez konieczności przestoju maszyny w oczekiwaniu na przyjazd serwisanta. It's a very simple way. The main advantages are you have the priority call. To tyle, jeśli chodzi o wyjazd do firmy SCM w Tien. Jeśli film się spodobał lub nie spodobał, daj odpowiednią łapkę. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału i odwiedzenia strony drewno.pl. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.